Festiwal w dużej mierze powstał z potrzeby mojej i tego, że od kilku lat jestem w środowisku wspaniałych, kreatywnych kobiet, które również mają problemy, obawy, blokady. I okazało się, że te moje lęki nie są odosobnione. Wierzę w to, że sztuka ma działania artyterapeutyczne, że dzięki sztuce możemy naprawdę zaleczyć bardzo głębokie rany, traumy. Pierwszą pracę stworzyłam tak naprawdę dla przyjaciółki, która podzieliła się ze mną swoją historią. Powiedziała, że choruje na depresję. Namalowałam pierwszego liska, co sprawiło jej ogromną radość. Po 12 latach pracy jako pielęgniarka rzuciłam tą pracę i teraz zaczynam nowy okres w swoim życiu, który jest bardzo chaotyczny i żeby się w nim odnaleźć, potrzebuję struktury. Praca z obrazem i z płótnem to jest taki moment, w którym mogę wrócić do siebie, mogę się zrelaksować, mogę poczuć, czego naprawdę pragnę. Są na wystawie moje buty, które symbolizują taniec i ruch, którym się zajmuję od 20 lat. Tańczę w nich zawsze, kiedy czuję, że potrzebuję mieć więcej mocy i powera. Cały czas czegoś mi brakowało. Ze wzruszeniem wróciłam do farb i do malowania. Przeżyłam coś w rodzaju odblokowania. Jest to bardzo fajna inicjatywa, która pomogła mojej żonie rozwinąć skrzydła i wrócić do swojej pasji, którym jest malarstwo. Warto podążać w kierunku swoich marzeń. Nigdy nie jest za późno, by odkryć talenty i odnaleźć pasję, by tworzyć własne, lepsze życie. Ale żeby to było możliwe, trzeba poszukać drogi w głąb siebie, odzyskać kontakt z własną intuicją i pracować nad własnymi przekonaniami. Wystawa jest skutkiem wspólnie przerobionego kursu przez kilkanaście kobiet, które odważyły się podzielić z Państwem efektami swojej drogi oraz historiami z tym związanymi. Dla mnie sztuka teraz stała się takim rodzajem już nie tylko ukojenia, ale takiego radosnego bycia, pokazania również tego zachwytu nad światem, nie tylko radzenia sobie z tym, jak jest, ale zachwycaniem się możliwościami, zachwycaniem się tym, jaki jest ten świat wokół i tym, jak ja go widzę i jak mogę go pokazać. W środku nocy obudziłam się z ogromnym bólem w klatce piersiowej. Trafiłam na EKG. Okazało się, że ten ból jest psychosomatyczny, to znaczy, że ma wyłącznie podłoże stresowe. No i stwierdziłam, że w ten sposób moje własne serce i moje własne ciało daje mi znać, żebym przemyślała swoje priorytety i żebym zrobiła to, na czym mi zależy. Fajnie, że mogłam pokazać swoje prace w szerszej publiczności i myślę, że to jest fajny punkt, taki zwrotny w moim życiu. Każdy w głębi duszy gdzieś marzy o tym, aby być zauważonym, żeby ktoś go docenił. Otwarcie wystawy Droga Artysty uświetnił performance. Wykonałam dwie części z partii Jana Sebastiana Bacha na skrzypcach, natomiast Justyna tańczyła taniec improwizowany w stroju jednorożca. Taniec jednorożca symbolizował dla mnie przede wszystkim potęgę wyobraźni i chciałam tym pokazać, tym performancem, w jaki sposób możemy się uwolnić jako artyści, w ogóle jako ludzi, że powinniśmy być wolni, być sobą zawsze, wszędzie, z odrobiną szaleństwa i pokazać swoją prawdziwą twarz. W Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w każdą drugą sobotę miesiąca w zapleczu artystycznym Galerii Huta Sztuki odbywają się zajęcia Magiel Sztuki. Zajęcia mają aktywować naszą świadomość, naszą wiedzę na temat artystów znajdujących się w naszej galerii. Oczywiście nie tworzymy tutaj wielkich dzieł sztuki, ale takie małe dzieła na własną miarę każdy u nas może stworzyć. Na listopadowych zajęciach tworzyliśmy rzeźby inspirowane Marianem Kruczkiem i jego żukami. Cieszyły się bardzo dużą popularnością. Dziś tworzymy miękkie poduchy, które będą wyszywane metodą kolażu i patchworku, tak jak tworzyła to bardzo swobodnie Janina Sobor-Kruczek. Mam nadzieję, że stworzone podczas warsztatów prace będą miłą pamiątką podczas świąt. To będzie szablon do stworzenia ryby z tkanin. Odrysowujemy całą rybę. Ja bym dała ten podspód jako jedną warstwę, a na wierzch na przykład ten brąz i wtedy pionowe przeszycia, jedno obok drugiego, jedno obok drugiego i rozetniemy to po prostu, żeby odsłonić te łuski z podspodu. Może być.
Co pani później zrobi z tą ozdobką świąteczną? Będę się przytulać do niej. Każde warsztaty to jest wymiana doświadczeń między prowadzącymi a uczestnikami. No, tak właśnie jest u nas. To sobie też można spiąć spinko, żeby te elementy wszystkie nam nie fruwały podczas pracy. No i idziemy do maszyny z tym. Torebki na prezenty to jest świetny pomysł wykorzystania fragmentów starych firanek. Dobra, już go kończymy. Chyba go trochę pokochałam w międzyczasie. Taka właśnie ryba, jako element, który można przytulić dla każdego, pod choinkę będzie świetny. Ten karp to będzie karp Zbyszek. Fajny. No i przechodzimy do wypychania karpia. Karpia się patroszy, a my wręcz przeciwnie. Tak właśnie wygląda finalny efekt naszej dzisiejszej pracy. Wszystkim życzymy wesołych świąt.